important was this game and this victory? You know that when the championship is decided in playoffs, the team that stay in 8th place can be the champion. We're not worried with this. But we want to win, we want to develop our team, and we want to look and see the progress that we are making. And we have some mistakes, we suffered three stupid goals. And we may, of course you must talk about this and you must change a little bit our disposition or our mood in these situations. It must be more, much more concentrated. We cannot suffer this kind of goals. And it was a match between two big teams, two of the best teams in Poland. I think it was interesting for the people that come to see the match, and it was interesting for the people that like futsal. But it's interesting what teams made. But there are the people that, I only say the same to you. I'm sorry, but I must say that to you. They are people that come here and they have a big ego like this. A big ego, and these people here or in another place in our lives don't have place. Make another thing, don't come to us, because we're training every day, 7 times a week. I don't know Lubavo, but we're training 7 times a week in the normal microcycle. We make 5 trainings Monday to Friday and 2 trainings in Tuesday and Thursday. 7 times a week. I told you last week, I don't like that someone joke with my face. It's too much work that you bring to the matches. And someone come and joke with our faces. We don't like this. Who must be defending? Always are the players. They are the most important people in this championship. Here in football, ice hockey, handball, basketball, the players are more important. Not me, not the other people around. Are the players. Who gave the spectacle for these people? Who? Not the coaches, not referees, not directors, no one, not the physios, the players. They must be respected. Just this. Czy to zwycięstwo możemy rozpatrywać jakkolwiek pod takim kątem psychologicznym i waszej przewagi właśnie potem pod kątem fazy playoff? I tak i nie, bo na pewno to jest ważne, że wygraliśmy z Lubawą 2 razy, bo wygraliśmy dzisiaj i u siebie, więc to na pewno dla nas jest jakiś plus. Ale trener Lubawski dzisiaj nie korzystał z każdego zawodnika, bo Pedrinho nie pojawił się ani razu na boisku, a Tomek chyba wszedł na 2-3 minuty, więc 2 najlepszych zawodników Lubawy dzisiaj nie grało, więc to też jakoś to na pewno będzie miało wpływ, bo mecz z nimi będzie wyglądał totalnie inaczej. Idąc tym tropem, możemy tylko się domyśleć, że wasza długa ławka jest tutaj waszym dużym plusem. Na pewno, bo w pierwszej połowie graliśmy wszyscy. W drugiej, jak już pojawiły się nerwówki, to nasz trener wykorzystał swoich asów, tych najlepszych zawodników. No i to się opłaciło, bo ustawił taktykę i po 10 sekundach strzeliliśmy bramkę, więc to jest właśnie atut naszego trenera. I think the main role in this game played the defender's player. What do you think? Do you agree or no? No, I think this match with these teams is we are at a good level, and after I think it's small details make the difference. And in the first half we don't put a lot of situation in the goal, and in the second half when starting them change the result. Dzisiaj nie widzieliśmy jednego ważnego zawodnika, Pedrinho, i chyba Tomek Kryzal też za dużo nie zagrał. Czy to jakaś oznaka kontuzji w przypadku tych dwóch zawodników? Taki był plan od początku tygodnia, by zagrać w takim zestawieniu. Kontuzja Tomka wyszła tak naprawdę na rozgrzewce, a po części był taki plan, by dzisiaj zagrać bez Pedro. Myślę, że długimi momentami zdawało to egzamin. Uważam, że graliśmy dobre spotkanie. W pewnych momentach zabrakło nam skuteczności, by było skoczyć rywalom z wynikiem. No i myślę, że to zdało egzamin, że bez Pedro też jesteśmy w stanie grać, a różne momenty w sezonie mogą nas czekać. Także sprawdziliśmy sobie ten wariant i myślę, że pod tym kątem możemy być spokojni. No ale co prawda też właśnie wczoraj na treningu drobny uraz Pedrinho się pojawił i nie chcieliśmy ryzykować dzisiejszego wejścia przy wyniku, gdzie przegrywaliśmy. Podobna sytuacja jest z Wiktorem, który kończy leczyć kontuzję.
po prostu nie ryzykujemy tego, by ktoś na koniec sezonu w dziwny sposób stracił play-offy. Staramy się na tych zawodników huchać, ale naprawdę dzisiaj jestem dumny mimo porażki z tego, co zaprezentowaliśmy się w Gliwicach. Chciałbym się spytać o przerwę reprezentacyjną, bo można być dumnym oczywiście, że zawodnicy jadą na reprezentację, ale tych do trenowania i przygotowywania się nie będzie dużo. Jaki jest plan? No tak, tak naprawdę nie wiemy, ilu zawodników wróci do treningu. Cały czas mam jakieś drobne kontuzje. Myślę, że na ten moment jest to 4-5 graczy. Żartowałem sobie z trenerem Korczyńskim, że może weźmie tych pozostałych na zgrupowanie i już razem będą trenować. No cóż, troszkę na pewno odpoczną i będziemy się starać robić wszystko, by przygotowywać też tych graczy, którzy zostaną do tego, byli optymalnie przygotowani do ostatniego meczu z Leśnym. Ten mecz na pewno, patrząc na końcówkę, nie poszedł po waszej myśli, ale trener powiedział, że trochę takie było założenie, żeby zagrać bez Pedrinho. Powiedział, że to się sprawdziło. Jak to właśnie wyglądało z twojej perspektywy, mimo braku tego najlepszego prawdopodobnie gracza, i tak jesteście mocni? Tak, no nie ukrywam, że zagraliśmy moim zdaniem bardzo dobre spotkanie, jedne z lepszych w tym sezonie. Nawet tutaj bez Pedrinho, jak dobrze wiemy, jest to bardzo kluczowy gracz, nie tylko dla nas, ale jak widać, wyróżnia się na tle całej ligi. Dzisiaj generalnie spełnialiśmy założenia trenera. Dobrze sobie radziliśmy przede wszystkim w obronie, w ataku mieliśmy swoje sytuacje, no nie wykorzystywaliśmy ich i generalnie pierwsi tracimy gola. No później generalnie trafiamy przeciwnika i mieliśmy sytuację, nawet przez chwilę wygrywaliśmy 2-1, ale no niestety no nie wykorzystujemy kolejnych sytuacji i przeciwnik strzela 4 bramki. Jak ważny dzisiaj był dzisiejszy mecz? No ważny był, ale dla nas to nic nie zmieni, bo jsme stále na první pozici, ale no, nikdo nechce přehrát. Dzisiaj my jsme zrobili všechno, co bylo v našich silách i zobaczymy, co będzie dalej. Czy możesz porównać te dwie połowy? Czy znajdziesz jakieś różnice tak na gorąco? No ciężko powiedzieć. No, trochę była różnica w tym, że oni mieli 5 faulów w drugiej połowie i my jsme mogli spróbować coś można więcej 1-1, aby był ten jeden karny, ale Piast gra dobrze, wiemy, wszyscy to znamy, także myślę, że Piast wygra, ale nie da się nic zrobić teraz.